Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupir i witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Heroes of Might and Magic 5 i witam was w misji drugiej o nazwie Rebellia. Linia frontu biegnie przez zrujnowane tereny Imperium Gryfu, gdzie chlebem powszednim jest plotka i uprzedzenie. Jeśli królowa chce dalej realizować swoje plany, będzie musiała wzmocnić swoje siły i przekonać do siebie dyzydentów. No, tak jest, dyzydentów. No i cóż, ludzie, wybieramy bonus początkowy, złoto, 900 sztuk, 10 zbrojnych albo 45 chłopów. Z dwojga złego wybrałbym pewnie złoto, tak mi się wydaje, ale wolę tutaj bardziej walczyć, czyli wybiorę 10 zbrojnych. Zaczynamy z filmem. Chyba, nie wiem. No, film. Miasto Strongbow zasługuje na swoją nazwę. Żyją w nim najlepsi ucznicy. Potrzebuje ich w swojej armii. I tyle. Potrzebujemy łuczników. Prosta sprawa. Musimy po prostu znaleźć łuczników, tak? Okej, misja. W ciągu tygodnia przejmi miasto Strongbow i Izabela musi przeżyć, czyli taki już standardzik. Dobra, rozejrzymy się. Jesteśmy na jakichś mokradłach. Dobra, co my tutaj mamy? Ups, i mamy co? Wieżę łuczników. Już pierwsza wieża łuczników za nami. Pamiętajmy, że mamy tylko tydzień. Musimy zdobyć to miasto. Twój bohater potrzebuje nie tylko armii, ale także miasta. Właśnie. Ale łucznicy też się przydadzą. 50, 20, 29. Dobra, nie wiem. O, ze szkieletem mówię. Ci, którzy znają Herosa 5, to okej, okay, ale są jeszcze tacy, którzy nie znają może Herosa 5, także wezmę tutaj taką jedną, wiecie, ze szkieletami wolną walkę i przy następnych łatwiejszych oczywiście walkach już będę dawał szybką walkę. Znajdują się strzelcy, którzy mogą razić wrogu. No właśnie, bo z łucznikami jeszcze nie mieliśmy do czynienia, także sprawdźmy ich moc, wiecie. Tu dajemy sobie czas. Izabela, ty nie masz nic, nie? Dobra, tych szkieletów trochę tutaj jest, ale damy radę, spokojnie. Dobra, zbrojni 20, mogłem sobie ich podzielić. Jak ty szkielet teraz masz tak? To ciebie przesuniemy tutaj. Ty nie dojdziesz, ty nie dojdziesz, ty w sumie też nie dojdziesz. Dobra, no to pierw zajmiemy się tobą, bo ty w sumie jesteś najdalej. Zbrojny zaraz będzie 20, ty dojdziesz do tego? Nie, ty też nie, to dajemy czas. Znaczy obronę. Dobra, zobacz jakie cwaniaki, tak delikatnie, tak wiecie, tego podchodzą, żeby kurde nie dotrzeć, nie? Żebym ja nie mógł do nich dotrzeć, zobaczcie. Dobra, 9, ten dojdzie do łucznika, ten też i dobra, wszyscy teraz dojdą do łucznika, czyli osłabiamy 15 na 5, świetnie. I on ma coś takiego, rozproszony strzał i teraz mi się wydaje, że ładnie ogarniemy sobie, o ta piątka to jeszcze jest ciul, ale on ma taki fajny specjalny atak. Mógłbym to właśnie w taki sposób załatwić, że jego atak jest podzielony na jakby te części, które atakuje. Jeżeli na przykład atakuje dwóch, to atak jest dzielony na pół, że pół tego normalnego ataku dostanie szkielet i drugie pół dostanie drugi szkielet. Dobra, tu dajemy. Czas, jak to się w ogóle nazywa, żeby wam już tak jak już o tym opowiadam, to się nazywa rozproszony strzał po prostu. Dobra, i teraz tak, piąteczka. Dobra, żeby nam tutaj łucznika nie obił, to przykryjemy go. O, żeby właśnie zbrojny odebrał to. No i takim sposobem szkielety gryzą glebę, chciałem powiedzieć. No dobra, no gryzą. Gryzą glebę. I takim oto sposobem szkielet gryzie glebę. Dobra, lecimy dalej. Część mapy zostaje odkryta i mamy miasto, o którym już wcześniej wspomniano, czyli Strongbow. Dobra, ta droga do tego miasta jest nawet prosta, także spoko, luz. Wiecie co, zanim zaczniemy cokolwiek eksplorować, to może zajmijmy to miasto, żeby później jaj nie było. Czy chcemy to drewno teraz? A chcemy, mamy tyle czasu, nie będziemy musieli po prostu się cofać. A tym bardziej, że tu jest kopalnia, to może jednak nie cofajmy się, ale lepiej zajmijmy to miasto dla świętego spokoju. Okej, walka o miasto. Niebezpieczeństwo co prawda bardzo niskie. Twój bohater musi teraz zdobyć swoje pierwsze miasto. Możesz wydać rozkaz do ataków, wskazując bramę miasta jako cel ruchu bohatera. Okej, czyli uderzamy. 50, 20, 29. Okej, rozpoczynamy natarcie. Izabela, no oczywiście w zbrojnych. No, chłopów to załatwię raczej. No dobra, niech będzie. O, ze szczęściem! Elegancko, 40. Dajemy obronę.
również obronę i łucznikiem. Zniszczę dwóch, zniszczę, co? Nie, nie zniszczę, ale Izabela to ładnie dobije. I takim oto sposobem, ludzie, zdobywamy Strongbow i będziemy mogli tam rekrutować naszych łuczników oraz inne duperele. Logistyka, o, zajebiście, żebym później, kurde, się nie martwił, że tego nie mam. I zobaczmy, co możemy tutaj wykupić. O, Rada Miasta 3, możemy wykupić chatkę wieśniaka, co właśnie wykupujemy. Żebyśmy mieli chłopów, po prostu chłopów, żebyśmy mieli. Każda jednostka powołana w mieście pozostaje w swoim garnizonie. Jeśli chcesz przenieść, no to wiadomo, że tu mamy nasz garnizon miasta. Jeżeli chcemy go przenieść do nas, to po prostu przeciągamy, jak widzicie. Kiedyś miałem z tym problem, bo to nie było takie kiedyś łatwe jakoś to tak przeciągnąć, że to nie chciało się po prostu przeciągać, nie wiem dlaczego. Teraz, że naciskaliście tak, o, i to tak wracało, nie? Że nie mogłem tego tak przeciągnąć normalnie, a to ja tak jakoś się przyzwyczaiłem, że już bez problemu. No kiedyś miałem po prostu taki problem, że nie mogłem tych jednostek przeciągać. A właśnie, miałem sobie rozdzielić tych zbrojnych, bo lepiej będzie mi się walczyć, jak będę miał dwie grupki po 10, niż taką grupkę 20. Dobra, mamy cel zrealizowany. Zbierz 100 łuczników. Okej, okay, to myślę, że będzie proste do ogarnięcia. Czy chcemy drugiego bohatera? Chyba nie. Jeszcze nie czas, a szkoda pieniędzy. Mamy ich bardzo mało, 4000. Musimy ogarnąć przede wszystkim łuczników, bo to jest nasz oczywiście cel. Ale damy radę. Większość budowli wewnątrz murów miasta może zostać pogrupowana w następujące kategorie. Budynki dające złoto i zasoby, budynki obronne oraz budynki, gdzie rekrutuje się jednostki. Dobra, wieże ucznicze są tutaj. Zbyt mało punktów rozwoju. Rozwój miasta jest tutaj. Jak widzicie, mamy poziom drugi. Potrzebujemy co najmniej poziom trzeci, 10 kamulców i 120 złota. No to może kuźnie, nie? No musimy cokolwiek wybudować. O, widzicie, teraz nam się odblokowała Rada Miasta, wieża uczników i farmy. No i tak potrzebujemy 10 kamulców, tak czy siak, więc zaraz musimy zająć tutaj kopalnię, jak widzicie, rudy, które jest tutaj, ale pierw zaatakujemy sobie te nimfy. Dobra, tymi sobie tutaj przyblokujemy w taki oto sposób. Nimfy, a przylecą tutaj? No niekoniecznie, nie? Nimfy są cwane, mają długie ruchy, a nigdy, wiecie, nie przystaną tak, jakbyśmy chcieli. Dobra, tutaj ładnie 10. Dobra, tu dajemy coś takiego. Tu się troszeczkę przegrupujemy. W taki to sposób. A je, jednak na ucznika. Czyli to jest standard taki już u komputera. Że nieważne jaka jednostka będzie, komputer ma zawsze, że strzelająca. Zawsze. Dobra, ok. Jeden ucznik niestety na stracie, ale spoko. Musimy i tak zebrać 100. Każda przyjęta kopalnia codziennie dodaje niewielką ilość. No to wiadomo, że kopalnia dodaje nam jakiś zasób. Dobra, tu jest wszystko ogarnięte. Sprawdźmy, jak tu jest dalej. Tu mamy farmy, to sobie to ogarniemy. Tu by się przydała w końcu Rada Miasta, żeby jakieś pieniążki się generowały. Dobra, dajemy czas. Co jest? Łucznicy podzielają mój punkt widzenia, lecz mówią, że Ashwood nie chce poddać się władzy króla. Muszę rozwiązać tę sprawę, rozmawiając z burmistrzem. Łucznicy jak zwykle mają jakiś ból dupy, nie mogą normalnie żyć, jak inni. Ja nie wiem. Pewnie mam zdobyć to całe Ashwood. Dobra, farmy. Ale to jak farmy jesteśmy w zamku, to przydałoby się już tutaj chłopi. No to tak, no, z początkiem każdego tygodnia możemy rekrutować na jednostki, to już wiemy. W ciągu tygodnia to mamy zdobyć Ashwood. Zgaduję, że to Ashwood będzie gdzieś u góry, ale zobaczymy. Dobra, dajmy czas. Musimy i tak zebrać 10 kamulców. No, a jeśli mamy 4. No co jest? Aha, nie mam ruchu. Oczywiście się zgadzam. Ile mamy? 116 chłopów, elegancko. Tu już możemy zarzucić szybką walkę z tymi nimfami. No już sami widzieliście, że dajemy sobie na spokojnie radę. W razie był to powtórzę. No i ten jeden łucznik to jeszcze jest ok. Takie, wiecie, jak mi się coś nie będzie podobać, to zaraz powtórzę tą walkę. O, tu się zgadza ten. Ładnie przyłączają. Dobra, tu jest C. Tu mam w ogóle wieżę uczników. O, może się przyłączą. Będzie fajnie. Mamy kolejne. No. Nie. Tu musimy troszeczkę inaczej postąpić. Sorry, że tak przecieram trochę ten nos, ale bez kitu mam taki katar, że masakra. Ale mówię, chcę to dla was nagrać, bo jak nie dzisiaj, to kiedy? 48, powiadacie.
No trudno, no musimy sobie jakoś poradzić. Teraz już wiem, dlaczego tyle uczników straciłem. Teraz ten ucznik strzeli w mojego ucznika, zgaduję. O. I teraz już wiem, skąd taka strata, nie? A już wszystko jasne. Dobra, szybkie przegrupowanie. O, ze szczęściem. Kurde, zapomniałem, ile tam było, ale chyba teraz będę miał mniejsze straty, tak mi się wydaje, no oby. Zabicie na szczęście dwóch. Dobra, 3-7. Dobra, minus 5. Patrzę, jak naciera na tego ucznika, nie? Ma tutaj blisko ładnie zbrojnych, ale jednak nie odpuszcza. No ale trudno. I tak musimy ich zebrać całą setkę. Tak, całą setkę musimy uzbierać. Taka jest, taki jest nasz po prostu, taki jest nasz cel. O, ładnie tam kurde zaatakował. 304. No, nieźle, nieźle. Dobra, 13. Ale tu mamy zaraz 12, czyli tak jakbyśmy jednego tam stracili. Okej, dajemy czas. Możesz zapisać. O, właśnie. F6. A nie jest autozapis? Wydaje się, że był autozapis, nie? Czy tam jest cały czas autozapis się robi? Zapisywanie gry było przecież wcześniej. No to czemu mam zapisywać teraz grę? Kiedy ja nie chcę. Dobra, znowu ucznicy. Gospodarstwo, elegancko. I tu mamy drewienko. Dobra, zamek możemy już w końcu wykupić wieżę uczników. Dobra, tu jest na szczęście. O, eksperckie, chociaż nie, łucznictwo wolę. Tartak zdobyty i jedziemy tutaj do góry, żeby zdobyć klejnoty. Tak jest, to są klejnoty. Dobra, tutaj dwa. I czekajcie, teraz tu w ogóle sobie odblokujemy tą drogę. Jakieś straty? A! Zerowe straty. Dobra, idziemy tutaj, bo zaraz będzie dzień pierwszy, to sobie wyrekrutujemy jednostki. To co, dajemy czas. I idziemy tutaj pierw może wieża uczników. Tu zaraz obok farmy sobie ogarniemy. Świat Ashan posiada 3 księżyca, a ich efekty nażywa podczas tygodnia anioła. Szybciej można, aha, rekrutować anioły. No wiadomo, że czasami jest taki tydzień powiedzmy chłopa, no to wiadomo, więcej chłopów jest. Dobra, idziemy tutaj w prawo. Tu już mam trochę tych uczników chyba, co? 50, o jeszcze drugie 50 i będzie kurde z dynki, nie? Stówka ogarnięta, czyli spoko. Kurde, tych chłopów też mam, nie? Już tam chyba 400 ich mam. Nie, 226, nawet 300 nie ma, a już tam 400. Dobra, idziemy do góry. Czas ogarnąć zombiaczków i czas ogarnąć to miasto, jak to się nazywało? Ashwood, a chciałem powiedzieć Asha, bo tam było napisane Asha, to zaraz mi się coś już ubzdurało. Dobra, idziemy tutaj do góry. Niebezpieczeństwo niskie, ale jest ich horda. Czyli mogą być jakieś lekkie straty. A, tam 5 chłopów, to... O, lepsze szczęście. Takie straty to nie straty, jak to mówią. O, jest zapis, ładny zapis, cyk. 1000 PDK. I tutaj... kryształ. Tam były klejnoty, a tu kryształ. Siareczka. Siareczka. Rtańcz oczywiście. Dobra, stąd jest chyba wszystko. I dobra, idziemy tutaj wedle drogi. Tam taram pam 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 pam. Znowu dajemy czas. Krwawa dziewica. A, to tutaj bardzo niskie jest na szczęście. Jeden łucznik to tam ciul. 49, nie, 61 mamy. Tu już widzę kolejną wieżę, ale to ona jest po drugiej stronie. Wiecie co, zaraz będzie dzień pierwszy, to ja to wykorzystam, dojdę sobie tutaj do tego momentu. Jeszcze sobie szybko wyrekrutuję te jednostki, które będą po tej stronie. Tu się zgadzamy. Tych wykupujemy, idziemy sobie w tym kierunku z powrotem, dajemy czas. Tutaj chłopi 22, zgadzamy się i tutaj wykupujemy 12, ile mamy? 85, idziemy już z powrotem w tym samym kierunku, dajemy czas. Zapisano z tego gry, tu jest ta karawana, czy jak to się nazywa? Nie, wieża Marletto, jakoś tak. Dobra, tu jest szkielet, horda. Dobra, zobaczmy, w którą stronę się opłaca iść. No dobra, tak zboczymy lekko z trasy. Ubijemy sobie tego szkieleta. Chyba, że będą straty. No nie ma na szczęście.
I zaraz ogarniemy sobie tą stronę. Czyli mamy tak. Tu jedno do wiedzy. Tutaj mamy... No bierz to złoto, za mało punktów ruchu, nie da rady. Ale jest okej, złoto. Tu jest niebezpieczeństwo niskie, 58 zombie. Lepszy atak myślę, atak tam było. Ładnie to sobie z atakiem zrobimy. Kopalnia rudy zdobyta. Ktoś powie, ty, ale czemu w zamku nic nie wybudujesz? Nic nie mogę wybudować, ponieważ jeżeli macie tutaj taki ciemno-żółty taki taki domek tutaj, no to znaczy, że wszystko jest wykupione. Także macie surowce, ok, wszystko, ale wszystko, co jest możliwe, zostało już w zamku wykupione po prostu. Dobra, nie mamy ruchu, dajemy czas. Tutaj widzę, że jakieś dwie rzeczy pominąłem. Magiczny ogród. To jest tak, plus klejnoty i tutaj 7 drewno. Teraz tak, tu się zgadzam. Ile już tych chłopów mamy? Ja pitole, 287. Dobra, tam wyrekrutujemy sobie zbrojnych, ale szkoda, nie? Mogliśmy to w siódmy dzień wykupić i zaraz byśmy mieli 20, no ale trudno. Dobra, plus 1 do ataku zaraz tu będzie, o ile się nie mylę. Plus 1 do ataku, tak jest. I tutaj idziemy do chłopów. Witamy 22 chłopów. Dobra, kolejna partia zombie, 56. Zbieramy hajsik. Ten hajsik już nie wiem na co jest nam potrzebny, kiedy już my praktycznie wszystko mamy ogarnięte. Szał bitewny. Stworzenie się pod tą zwiększa się o 1. Jest to szczególnie w tym przypadku, kiedy się stworzenie niskiego poziomu. No niby tak. I ten szał bitewny sobie wykupimy. Dobra, czy coś tutaj? Nie, tu jest wszystko ogarnięte. Czyli idziemy dalej, tak jak droga pokazuje. Zapisywanie. Zombiaczki! Witam was, 49. Tu była ta wieża, to sobie tą wieżę pierw ogarniemy. Dobra, kolejny dzień. 12 uczników, ile już my mamy? 97, ja pitole, no jeszcze 3 zabrakło. Dobra, część mapy zostaje odkryta. Eszut jest tutaj. Horda tłum, mnóstwo tłum, no proszę. Ale dobra, ogarniemy to, spokojnie, no musimy to kiedyś ogarnąć. Jak nie dzisiaj, to kiedy? Dobra, tu sobie zajmiemy pierw to. 10 zbrojnych, ile już mi tam mamy? 40 łącznie. Tanczy ostrzy, to też ich... Niektóre typy artefakty wpływają na parametry ataku, no wiadomo. Że jak mamy dostaniemy miecz jako artefakt, to ten miecz na pewno nie dodaje nam do mocy, tylko do ataku. Ożywieniec bardzo niskie. Horda. Kolejna partia kamieni. Dobra, tu się cofniemy, bo zaraz będzie dzień pierwszy, to sobie wyrekrutujemy to. Dobra, elegancko dyszka. Tu znowu plus 1 do ataku. Super. Teraz tutaj... O, minus 1. Łaj. Dobra, dajemy czas. Teraz mamy... minotaury. Chciałbym tą lodowe coś tam to się nazywa, nie? Jakoś tak. Tarcza, o. Kryształowego lodu, to dba do obrony. Właśnie. To bym chciał mieć. 23. O, elegancko, eksperckie dowodzenie. 575 PDK. I jedziemy na kościanych łuczników. No, 3-10. Wiedziałem, że to jakieś straty będą. Tu się zgadzamy. Chłopi... No chodźcie do mnie, chodźcie. Wiem, że już tak na was patrzę, to przyjdziecie do mnie, czy nie? A, wiedziałem, wiedziałem. Ja mam kurde nosa do takich rzeczy. Ale te soundtracki, one tak fajnie kurde działają. Wiecie, gracie sobie, nie macie jakieś rąbanki na cały regulator. Tylko takie spokojne właśnie. O właśnie, takie spokojne, wiecie, że tak chce się zwiedzać ten tajemniczy świat Herosa. Tak eksplorujecie sobie i taki właśnie miły soundtrack leci w tle. Zawsze mi się te soundtracki podobały, z czwórki w ogóle. Może czwórka jest jaka jest, ale soundtracki są naprawdę bajeczne. No nie no, bez jaj, 63, no aż takich straty to ja nie chcę. A wiem, że dałbym radę to, że tak powiem, ominąć. Zrobimy sobie coś takiego. Cyk. Cyk. I teraz tak, tych połączymy, teraz ciachniemy na pół, pyk, pyk. Tych zamienimy, coś takiego. Dobra, spoko. Dobra, Izabela.
No dobra. Coś masz? Nie masz. To zrobimy coś takiego. Dobra, tylko jeden. Teraz tak, 5, 9, 6, 10. Ten będzie miał pierwszy ruch. O, ze szczęściem, elegancko. Tu dajemy obrona, tu obrona i tu obrona. Obronę dałem. No, tu obronę już myślałem, że łucznikiem. 6, 10, 10, 8. No niestety, nie udało się go zabić, tak jakbym chciał. Tu obrona, Izabela 2. No i elegancko, bez strat. Tak jak chciałem, tak się udało po prostu. Dobrze, okej. Okay. Ekspercki kontratak. Albo werbunek? Nie, werbunek to już raczej nie. Dobra, idziemy tutaj dalej. Dobra, dajemy czas. Tam widzę już golemy. Niskie, co prawda. A, bez straty. A się obawiałem, że już jakieś straty będą. Eksperckie szczęście, takie jest. O, osiągnięto maksymalny poziom już. No dobra, no to ciul. Czyli to jest znak, że możemy już walić na zamek, bo jesteśmy już wymaksowani. Ale spokojnie, jeszcze nie będziemy uderzać na zamek. Poeksplorujmy sobie jeszcze troszkę. Zobaczmy, co ten świat tu jeszcze kryje. Bardzo niskie, ale i tak zaatakujemy, dlaczego nie? Ciul, że mamy już wszystko, ale chciałbym pozwiedzać trochę tą krainę jeszcze. Jeszcze nie chcę się, wiecie, z wami rozstawać. Wy pewnie ze mną jeszcze też nie chcecie. Ale spoko, poeksplorujemy sobie jeszcze tutaj u góry. Czas, zapisywanie, elegancko. Widzę, że tutaj mamy farmę, ale duże pole. Kurde, moje pole. Zobaczcie, jakie duże. Dobra, idziemy dalej, bo już jak widzicie, tu nic nie ma. Cyk, cyk, cyk. Czas. Wiecie co, póki tu jesteśmy, to sobie zahaczymy jeszcze o to. Tu coś też było? Nie, tu była kopalnia, także spoko. Jak myślicie, damy radę, czy nie? W ogóle mamy wszystkich uczników? Nie mamy wszystkich łuczników. O, choroba. 6 nam brakuje. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jeszcze znajdę. Tu się zgadzamy. Gryfy przyłączą się. Tak jest! 15 gryfów po naszej stronie. Koszary. Dyszka. Ja pizgam, czyli wychodzi na to, że będę musiał się kuźwa cofnąć po łuczników. Dobra, tu się zgadzam. Tu też się zgadzam. No to kurde, będę musiał wrócić do najbliższej wieży łuczników, która była... Nie, ona była gdzieś tutaj przed tym, Tu jest. Wieża łuczników. Dobra, czyli musimy... pobiec jak najszybciej w tamtym kierunku. Bierzemy łuczników i wracamy tutaj na zamek po prostu. O, co to było? Tydzień nieróbstwa. Podczas walki inicjatywa spada. Tam o 20% chyba. Nie tu, nie tu, już nie tracić punktów ruchu. Tutaj, do tej wieży. Dajemy czas. Dobra, mamy łuczników. Cel, co? A, cel zrealizowany, już myślałem, że... O, 44 istoty są w środku. Dobra, dajemy czas. Tu się zgadzamy. Wiecie co? Ja bym sobie chętnie, kurczę, zrobił coś takiego. Opcje, gra. Prędkość gracza, ja sobie dam co prawda na maksa, ale zobaczcie co ja ogarnę. Szybko będę chodził, dlatego szybko to ogarniemy. Po prostu zrobię taką szybką wycieczkę od początku, że wszystkie te budynki zbiorę. Czyli tak, będzie tu, cyk. Wiecie, jak mam walczyć o zamek, to wolę być zabezpieczony, że wszystko sobie na pewno będzie ogarnięte. Dobra, teraz tutaj te farmy. No, szybko będzie ogarnięte, także spoko luzik. Na szczęście nie ma tutaj komputera, tylko jesteśmy my sami, 132 chłopy, świetnie. Gdzieś tutaj jeszcze, o, była na blisko wieża, pamiętam. Tydzień pszczoły. Ile tutaj? O, 96 łuczników, świetnie. Dobra, tu jest ogarnięte. Teraz tak, tutaj idziemy w tym kierunku, chociaż czekajcie, 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 bo jeszcze tutaj, nie? Tu musimy jeszcze ogarnąć. Tamte dwa siedliska potworków. Znaczy potworków, no chłopów i łuczników, no to są ludzie w końcu. Dobra, tu 110. Tu 60, świetnie, teraz tak. Tu jest ogarnięte, tu jest ogarnięte i teraz tak, idziemy tutaj. Czas. Do przodu. Czas. Do przodu, świetnie, tu się zgadzamy. Idziemy dalej.
również się zgadzamy. Teraz tak. Tu jest 12 istot, to zaraz tu ogarniemy to. Dobra, czyli tak, tu mamy już 12 i farmy. I to będzie już, wiecie, takie ostatnie zbieranie. Już będę szedł na zamek, także spoko luz. 44. Dobra, tu jest wszystko w porządeczku. Jeszcze tutaj mamy farmy. Zobaczcie, jak to szybko idzie. Ktoś może powiedzieć, no czemu, no już mogłeś iść, uderzać, próbować tą armę. No spokojnie, no jak chcesz się pobawić trochę, przecież to jest początek. Później się nadenerwuję, że coś tam nie wychodzi, że kurde nie jest po mojej myśli. Także jeszcze spokojnie, jeszcze będzie ten moment, kiedy nie będę wiedział, co zrobić. Czasami Heros też zaskakuje. Dobra, kolejny tutaj partia 30. Jeszcze te dwie farmy sobie ogarnę i ruszamy na zamek. Pewnie już trochę więcej tam jest na zamku, jak myślicie? Horda, tłum, mnóstwo tłum. No, ciekawe, czy tam coś wzrosło, czy nie. Zobaczmy, jak wyglądamy. Ja pitole, zobaczcie, ile ludzi mam, nie? To jest dopiero kozacka armia. Dobra, tych sobie podzielimy w razie było na pół. Tych tu tym bardziej podzielimy sobie na pół. Tu zrobimy coś takiego, żeby było... to ładnie. Teraz tak. Tu zrobimy tak, żeby było w jednym 100, 146, elegancko. I 15 gryfów. Dobra, zajebiście, tak mi się podoba. Możemy uderzyć na zamek, tylko nie chcę szybkiej walki, tylko chcę walkę normalną. Cyk, cyk, wróć, powrót i walimy na zamek, ludzie. Pierwsza jakaś potyczka. I Jezu, jak ja lubię ten sotrak, o Boże. Cyk, rozstawmy się pierw. Łucznicy. Prawa, lewa, środek. Teraz tak, gryfy mogą być po tej stronie. 75 i 75 z jednej strony. Może tutaj postawmy tego gryfa bardziej koło łucznika. I chłopa gdzieś tutaj, z tej strony. Chociaż on też będzie nacierał, no to zrobimy coś takiego. Albo chłopa dajmy w środę, bo ich jest 1000. O, to zrobimy tak, raz, dwa, cyk, raz i dwa. Nie, tu jest 3, no to tutaj. Okej, dobra, zaczynamy batalię. Kurde, się tak rozstawiałem, jakbym ciulwieskim walczył, nie? No ale... nie możemy lekceważyć przeciwnika, czyż nie? Dobra, tu mi się troszeczkę wystawmy. 20-34, likwidujmy pierw tutaj łucznika, bo ich jest za dużo. Dobra, tu nie ma nikogo. Izabela, ile? 3 czy 4 tam było? 4. A, to wszystko w porządeczku. Dajemy obronę, już chłopi wychodzą. Kolejna partia. O, ze szczęście wszystkich. Tak jest, 40. Katapulta. Łucznicy. Może tutaj... szczęście? No, nie bardzo, ale 101 elegancko. Dobra, tu dajmy obronę, niech komputer trochę wyjdzie. Dajmy szansę, żeby nie było, dajmy szansę. Dobra, tu dajmy obronę. Gryfem może cofniemy, bo 126, no wiecie, szkoda tracić. O, cofnął się i jeszcze ma ruch, no to spoko. Tu zrobimy rozproszony strzał, ale tu czekajcie, tu chyba nie wyjdzie, nie? Nie, wyjdzie, jasne, że wyjdzie. Jeszcze ze szczęściem, no lepiej być nie mogło. Elegancko, 30-61. Teraz tak, 11-18, ty sobie możesz tego strzelić, czemu nie? Izabela, no to może w tą trójeczkę. To jest fajny atak, katapulta. Dobra, teraz tak, łucznicy, to ty zaatakujesz tego. 96, wow, 64, myślałem, że zaatakujesz i wszystkich zabijesz. Znowu ze szczęściem, zobaczcie, jak to fajnie się łączy. Będzie szczęście potrójne? No, jednak nie, zostajemy przy podwójnym szczęściu. I został ostatni zbrojny. No i chodź tutaj, kurde, jakiś łucznik czy coś, zaraz go zdejmiemy. Albo już zbrojny tarczą elegancko, czyn i czyn i mamy to. Mamy Ashwood, ludzie. Wróg został pokonany i tym zrobiłem film. To powinno wystarczyć. Czas doprowadzić jednostki do Nikolaja. Będziemy pędzić, jakby sam Crackhack deptał nam po piętach. No, żeby Crackhack nam deptał po piętach, to jeszcze on musi być. Czyż nie? No ale cóż, ludzie, misja ukończona. No, zajęło nam to trochę, no bo wiadomo, żeśmy się trochę... znaczy, ja się trochę bawiłem, no nie będę zwalał tu winy na was oczywiście. No myślę, że wam się odcinek spodobał. Mi się naprawdę bardzo podobał. Fajna taka szybka plansza. Znaczy nie szybko, ile to trwało, no całe 30 minut, no ale zawsze myślę, że fajna przygoda była. Także myślę, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zaznaczcie to lajkiem na dole i jakimś wpisem w komentarzu też na dole. A jeżeli wam spodobało się Heros, moja osoba, to co robię i w ogóle mój kanał, to subskrybujcie mój kanał na dole, bo naprawdę warto. Na razie, chodź, trzymajcie się, cześć!